pewno te dwa tygodnie, które dzieliły nas od ostatniego meczu z Koroną, były jakimś takim znakiem zapytania, jak zespół będzie wyglądał po tym okresie, bo taka przerwa to dobrze robi zespołom, które nie wygrywają i my wiedzieliśmy, że ten mecz to nie będzie taki prosty mecz, bo tak jak uczulałem moich chłopaków na to, że Śląsk był w takiej samej sytuacji, w jakiej my byliśmy pod koniec sierpnia, gdzie jechaliśmy na mecz do Wrony, do Lecha i w związku z tym myślę, że od pierwszej minuty było widać olbrzymią koncentrację, pasję i zaangażowanie w tym, co się robiliśmy. Drugi mecz pod rząd, w pierwszym kwadransie gry otwieramy wynik na 1-0 i znacznie łatwiej nam się wtedy gra. I gdzieś tak do tej 20-25 minuty wszystko było dobrze, a później w Kadłosie troszkę nerwowości, na pewno Śląsk zaczął lepiej grać w tym momencie i mecz się wyrównał. Ułożył nam się mecz bardzo dobrze po czerwonej kartce dla zawodnika gości, ale i tak może na pewno to było rozegrać lepiej. Bramka na 2-0, stały fragment gry, też w jakiś sposób jakaś taka wizytówka naszego zespołu. Co do Dawida, wszedł na 25 minut. Widać było przede wszystkim to, że od 4 miesięcy nie mieliśmy go na boisku, bo był w bardzo dobrych sytuacjach takich, gdzie prosiło się, żeby zagrać taką prostopadłą piłkę, jaką graliśmy na wiosnę. Ale to jest dopiero pierwszy tydzień, gdzie Dawid tak wchodzi w zespół i bierze udział w treningach takich normalnych. Także na pewno na kolejny mecz z Polonią Warszawa będziemy jeszcze lepsi. Cieszę się bardzo z tego, że wygraliśmy mecz, że mamy kolejną serię za nami. Pięknie jest wygrać mecz w piątek i sobotę, niedzielę cieszyć się tym zwycięstwem i w poniedziałku zacząć pracę nad meczem z Polonią Warszawa.